informacji pana Mirosława Maja. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja pozwolę sobie z tego miejsca, będzie mi łatwiej, gdyż przygotowałem krótką prezentację i będę po prostu, nie będę musiał się co chwilę o 180 stopni odkręcać, tylko o 90. Dziękuję bardzo, że Państwo nadal są na sali. Dziękuję za zaproszenie i za przekazanie mi tej trudnej, odpowiedzialnej, ale wyjątkowo ciekawej roli osoby, która ma podsumować część dotyczącą cyberbezpieczeństwa i przedstawić pewne rekomendacje. Żałuję troszeczkę, że słabo jest tu reprezentowane środowisko posłów, bo przyjazne miejsce do tego, żeby się znaleźć. Tym bardziej gratuluję panu przewodniczącemu, że towarzyszy nam do końca. Pocieszam się tym, że strefa posłowie jest ograniczona do jednego stolika, co wynika pewnie z jakiegoś doświadczenia i nie jesteśmy negatywnym wyjątkiem. Przechodząc do rzeczy dotyczących wniosków i rekomendacji. Tutaj widzę, będę mógł. Przypominam, że mieliśmy panel dyskusyjny prowadzony przez panią dyrektor Joannę Świątkowską, w której brali udział pan dyrektor Krzysztof Litz z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan profesor Andrzej Neigebauer z Wojskowej Akademii Technicznej i dr Andrzej Bartosiewicz z PGS Systemy. Oni przedstawili wiele ciekawych propozycji, wiele ciekawych informacji na temat tego, jak to cyberbezpieczeństwo w różnych obszarach wygląda. Ja do nich w konkretach nie będę wracał, bo chyba nie ma to większego sensu. Chciałem z Państwem podzielić się kilkoma takimi wnioskami, być może brzmiącymi dosyć ogólnie, ale myślę, że mam nadzieję, że Państwo podzielą moje zdanie, są ważne w tej dyskusji o cyberbezpieczeństwie, a na bazie których jednak chciałem rekompensować tą ogólność w pewnych konkretach dotyczących części o rekomendacjach. I teraz jeśli byśmy mówili, przynajmniej z mojej perspektywy, o wnioskach. Cyberbezpieczeństwo stało się, myślę, że w historii świata jednym z najbardziej takich wyraźnych i mocnych katalizatorów konfliktów. Te konflikty, które pojawiają się w cyberprzestrzeni, do nich może dochodzić bardzo łatwo i one bardzo łatwo mogą przybierać na sile. To powinniśmy brać pod uwagę. Jest to z pewnością najbardziej z dotychczas znanych asymetrycznych konfliktów i może tu korzystając z ciekawego przykładu pana naczelnika Lewickiego dotyczącego tego, że można dać szlaban na internet i pan już tutaj myśli o tym, że trzyletni syn, tak, czy pana trzyletni potomek może coś takiego zrobić, to tutaj bym wyjaśnił bardzo prosto tę asymetryczność, że trzeba uważać, czy już dziesięcioletni nie zrobi dokładnie odwrotnie, czy nie da szlabanu rodzicom na internet. I na tym polega ta asymetryczność konfliktu. Ona w przestrzeni, w cyberprzestrzeni no jakby już ma mniej zabawny charakter, ponieważ no, mieliśmy takie przypadki, chociażby wirusa Stuxnet, gdzie z wykorzystaniem prostego pendrive'a można doprowadzić do właściwie kryzysu w elektrowni atomowej. Tak? I to już jest coś, co przećwiczyła historia cyberprzestrzeni i powinniśmy bardzo poważnie brać pod uwagę. Co więcej, naczelny dowódca wojsk amerykańskich stwierdził jasno w wywiadzie dla jednej z telewizji amerykańskich, że cyberprzestrzeń mówi wprost, cyberprzestrzeń jest jedyną domeną, w której oni jasno przyznają, że nie posiadają wyraźnej przewagi nad resztą świata. I jasno to przyznają. Myślę, że jest to poniekąd pewnego rodzaju nowy rodzaj, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, ale takiej broni atomowej, jeżeli byśmy brali te teorie mówiące o równowadze i zachowanie jakbyś pokoju na świecie w oparciu o groźbę konfliktu atomowego, to zastanawiam się, czy przynajmniej częściowo dzisiaj również nie jest realizowane poprzez różne asymetryczność konfliktu w cyberprzestrzeni. Możliwy ofensywnie, jak tu podaję przykłady, ale i defensywnie, bo ciężko, bo to jest też przestrzeń, która jest wykorzystywana jakby przez drugą stronę. Nie wiem, czy Państwo może zauważyli, kilka tygodni temu był taki bardzo ciekawy przypadek, gdzie władze w Hiszpanii zabroniły protestu na ulicach. Otóż ten protest mimo wszystko doszedł do skutku. Co więcej, nie było to złamania prawa. Dlaczego nie było złamania prawa? Ponieważ protest został zorganizowany przez hologramy. Każdy nagrał
jakby siebie jako protestującego i to wspólnie zostało wyświetlone. Doskonale to widać na YouTubie, można sobie obejrzeć. Miał on realny wymiar i rzeczywiście oddziaływał bardzo silnie na tę strefę, na tę sferę, którą dzisiaj wielokrotnie przytaczaliśmy, socjotechniczną, psychologiczną, która może mieć bardzo, bardzo silne znaczenie. Regulacje nie nadążają, to padło parę razy, też w trakcie panelu o cyberbezpieczeństwie. Regulacje, prawo nie nadąża za tym, co się dzieje w internecie i już nigdy nie będzie nadążało, chyba że atrakcyjnie, dogmatyczne, przedstawiane przez panią dr Kuleszę strefy oceanów, mórz i tak dalej, rzeczywiście się zrealizują i ktoś wymyśli nowe podejście do prawa albo nową formułę realizacji prawa i wtedy być może spróbuje ono nadążyć, ale na dzień dzisiejszy w mojej ocenie jest to niezwykle trudne i raczej nierealne. Wspominaliśmy tutaj o pewnych doświadczeniach. Były przytaczane przez pana profesora Neigebauera doświadczenia z ćwiczeń CyberExe Polska. 3 edycji. W tym roku będziemy mieli 4. edycję organizowaną przez Fundację Bezpieczną Cyberprzestrzeń. Jest bardzo dużo różnych ciekawych wniosków tych ćwiczeń. Państwa zachęcam do przeczytania, zapoznania się chociażby z wnioskami i rekomendacjami, które są w raportach, które my publikujemy po każdej edycji ćwiczeń. Natomiast jest jedna rzecz wspólna, w mojej ocenie. Jedna rzecz wspólna, która towarzyszy wszystkim wnioskom i rekomendacjom z tych ćwiczeń. Mamy dosyć nieźle przygotowane merytorycznie kadry, jeżeli chodzi o poszczególne pojedyncze instytucje, na przykład w sektorze prywatnym, takim jak banki, do tego, chociaż ostatnie doniesienia troszeczkę przeczą temu, ale powiedzmy, że na tle różnych innych dziedzin nie jest tu najgorzej. Merytorycznie całkiem nieźle jesteśmy przygotowani, natomiast no jest bardzo, bardzo źle, jeśli chodzi o kwestie koordynacji i dzielenia się informacją w oparciu o pewne reguły mniej lub bardziej wiążące, ale jednak ani jednego, ani drugiego nie ma i nasze ćwiczenia jasno wykazywały to, że w związku z tym jest zdecydowanie gorzej niż mogłoby być. Tak to w skrócie powiem. Chciałem się odnieść tutaj, bo to się powtarza prawie w każdej dyskusji, w szczególności jak rozmawiamy o tak zwanej infrastrukturze krytycznej. Tutaj padają takie stwierdzenia, a nasze środowisko jest wydzielone, jest izolowane. Nie istnieje coś takiego. Skończmy z tym mitem, to jest jakby moja propozycja. Nawet jeżeli zdarzają się, co w rzadkości się zdarza, przyznaję, od strony technicznej, środowiska rozdzielone między sobą tak zwaną diodą, tak, i przepływ informacji może być co najlepiej w jednym kierunku albo rzeczywiście w ogóle. Takie rzeczy się zdarzają, ale w rzeczywistości, w praktyce takie rzeczy się już nie zdarzają, a jeśli Państwo szukają przykładu, to najprostszym przykładem jest oczywiście afera Snowdena, czy może afera Stonogi, tak, od wczoraj u nas, która też pokazuje, że jakbyśmy nie odseparowali środowiska, to zawsze czynnik ludzki będzie nośnikiem pomiędzy technologiami i musimy po prostu zapomnieć z tym myśleniem. Jeżeli, w szczególności ci powinni zapomnieć, którzy liczą na to, że ono będzie uspokajało ich samych i tych, którym tłumaczą, że jest bezpiecznie. Ważne czynniki socjotechniczne, wielokrotnie przytaczane i powtarzam, ja popieram to jak najbardziej. Właściwie dzisiaj zarówno w skali mikro, jak i w skali makro, prawie każdemu konfliktowi, poważnemu atakowi w cyberprzestrzeni towarzyszy warstwa socjotechniczna. Proszę się zastanowić, na czym polegają dzisiejsze skuteczne ataki w cyberprzestrzeni. Praktycznie wszystkie zawierają element socjotechniczny, na przykład związany z phishingiem, tak, namówieniem do czegoś, przekonaniem do czegoś. Duże akcje ataków na polskich internautów w ostatnim okresie, wszystkie zawierają taki element. Niezależnie od tego, czy będziemy mówili o trollingu, o czym też powinniśmy rozmawiać jak najbardziej, bo to jest skuteczna i realnie wykorzystywana broń, powinniśmy o tym pamiętać. Przejdźmy do rekomendacji. Przygotowałem 5 moim zdaniem najważniejszych rekomendacji i one nie wynikają oczywiście tylko i wyłącznie z dzisiejszej dyskusji, ale z wielu doświadczeń i również działalności, które Fundacja już od 5 lat prowadzi, zbierając doświadczenia ze współpracy z innymi podmiotami, przypatrując się temu, co się dzieje zarówno w sferze publicznej, jak i w sferze prywatnej. Rekomendacja numer 1. Operacyjny program wdrożeniowy poparty finansowaniem.
Troszeczkę może kontrowersji, ale napisałem w pierwszym podpunkcie wprost. Mamy coś takiego, co dzisiaj się nazywa w Polsce polityka ochrony cyberprzestrzeni RP. W mojej ocenie jest to dokument do zlikwidowania. Jeżeli szukamy pretekstu, nie chcąc się kłócić na ten temat, mamy prosty pretekst w postaci doktryny cyberbezpieczeństwa RP, o której wspominał przedstawiciel BBN-u wprowadzonej w styczniu, czyli mamy tutaj pewien jakby nieuporządkowaną sytuację, jeśli chodzi o sekwencję zdarzeń. Mieliśmy politykę przed doktryną. Jeżeli na tyle, na ile ja rozumiem, przynajmniej logicznie, nie znając się na aspektach prawnych tej sytuacji, jest to sytuacja chyba odwrotna. Więc być może, jeżeli nie chcemy się kłócić na ten temat, chociaż bardzo chętnie podejmę polemikę co do wartości merytorycznej tego dokumentu, który uważam za słaby, mówię o polityce, to przyjmijmy sobie ten pretekst do tego, żeby zlikwidować politykę ochrony cyberprzestrzeni RP, tym bardziej, że mamy jeszcze drugi doskonały pretekst, nadchodząca dyrektywa NIS. I oczywiście ta dyrektywa nadchodzi znacznie wolniejszymi krokami niż wszyscy byśmy chcieli i wszyscy mieliśmy wrażenie, że nadejdzie. To niemniej jednak myślę, że w okolicach 90% zapisy tej dyrektywy dzisiaj są znane. I one z pewnością w ciągu następnych 24 miesięcy, może 36 miesięcy będą czynnikiem determinującym w największym stopniu to, co w dziedzinie legislacji w polskim systemie prawnym będzie się działo, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Nic nie stoi w mojej ocenie na przeszkodzie do tego, żeby wykorzystać ten dokument do tego, żeby już dzisiaj zacząć pracę nad realnym nowym programem wdrożeniowym i zapewnić mu finansowanie, bo jakbym chciał się przyczepić i być trochę złośliwy co do polityki ochrony cyberprzestrzeni RP, to na końcu jest napisane, że wdrożenie polityki nie pociągnie za sobą środków budżetowych. No proszę mi powiedzieć, jakim cudem. Wielka Brytania wprowadziła program, który moglibyśmy porównać. W momencie jego wprowadzenia przygotowano budżet w wysokości 500 milionów funtów, po czym po roku czasu zwiększono ten budżet do 800 milionów funtów, już mając bardziej realne programy wdrożeniowe. Nie jest absolutnie możliwe, zresztą mówił o tym dzisiaj pan marszałek Sikorski, o realnym finansowaniu dla takiego programu i nie ma innej możliwości, jeśli chcielibyśmy rzeczywiście to wdrożyć. Druga rekomendacja, zresztą co do finansowania jest tutaj pewien dobry pomysł z doświadczeń, o którym też powiem w jednej z następnych rekomendacji. Druga rekomendacja, powołać do życia Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa RP. Co to jest, państwo powiedzą? Bo państwo słyszeli na pewno o NCK, państwo słyszeli o różnych innych podmiotach, o CERCie rządowym funkcjonującym w Polsce. Otóż Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa jest odpowiednikiem tego, co w najbardziej zaawansowanych pod względem cyberbezpieczeństwa krajach się dzieje. Myślę na przykład tutaj o Holandii czy o Wielkiej Brytanii, gdzie znaleziono najlepszą formułę do tego, żeby zrealizować pewne rzeczy, które są kluczowe dla solidnego i efektywnego wdrożenia cyberbezpieczeństwa, jak chociażby współpraca z sektorem prywatnym, jak chociażby realizację działań związanych z CERT-em narodowym. Dzisiaj dla przypomnienia, szkoda, że nie było dyrektora Bieńkowskiego jednak, który by przedstawił realną sytuację na temat cyberbezpieczeństwa w Polsce po raporcie Najwyższej Izby Kontroli i ten obraz troszeczkę by jednak był bardziej radykalny, jeśli chodzi o krytyczną ocenę. Dzisiaj dla przypomnienia, jeżeli tutaj mówię o CERT-cie narodowym, w Polsce nie mamy CERT-u narodowego. Mamy CERT rządowy, który ze względu na to, że działa w mojej ocenie skutecznie, ale jednak tylko i wyłącznie, co jest oczywiste, w ramach ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo w strukturach właśnie tej agencji działa i z tej racji nie jest w stanie realizować wielu funkcji przypisanych dla CERT-u narodowego. To dłuższa historia, ale w sposób wyraźny chciałem to powiedzieć i to należałoby w jakiś sposób wreszcie zagospodarować. Jak również być może w ramach takiego centrum, jeśli nie oddzielnie, powołać CERT-y sektorowe, to jest w tej chwili najbardziej skuteczna forma operacyjnego działania w wielu krajach realizowana. W mojej ocenie dzisiaj na dzień dobry powinniśmy takie CERT-y sektorowe powołać dla sektora bankowego, telekomunikacyjnego, infrastruktury krytycznej. Do zastanowienia się, bo ten obszar jest zupełnie zaniedbany, kwestia usług medycznych, ale myślę, że wraz z nadejściem dyrektywy NIS będziemy mieli tutaj bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
O CERT-cie rządowym już powiedziałem. Inne z zadań takiego centrum to jest oczywiście realizacja ćwiczeń w cyberprzestrzeni na poziomie narodowym. Wykorzystać potencjał intelektualny. Tutaj, proszę Państwa, mamy największą szansę. Jesteśmy jakby najbliżej spojrzenia optymistycznego. W Polsce, w mojej ocenie, z naszych doświadczeń wynika, mamy jeden z lepszych, wyższych potencjałów intelektualnych, jeśli chodzi o dziedzinę cyberbezpieczeństwa. Powinniśmy jak najszybciej wdrożyć programy, które są dokładnie w tej chwili wdrażane w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, polegające na tym, że tam mądrzy doszli do takiego wniosku, że skoro i tak musimy zapewnić cyberbezpieczeństwo dla kraju, to zróbmy na tym biznes. I proszę popatrzeć na program, który dokładnie Brytyjczycy wdrożyli, w tej chwili robią Amerykanie, a Rosjanie ogłosili. Inwestycja w startupy, inwestycja w usługi i produkty bezpieczeństwa, które automatycznie stają się produktem eksportowym tych krajów, na których te kraje, te ekonomie będą zarabiały bardzo duże pieniądze. Proszę zobaczyć, co organizują misje przy ambasadach Stanów Zjednoczonych, przy ambasadach Wielkiej Brytanii, również w Polsce takie rzeczy się odbywają. Wprowadzamy tutaj usługi i produkty, które byśmy byli w stanie jak najbardziej sami realizować. I jest to dużą, dużą szansą. Przy wsparciu państwa odpowiedniego moglibyśmy tutaj wytworzyć naprawdę bardzo silny ośrodek kompetencyjny, na przykład poprzez specjalną linię programową w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju, żeby nie działo się tak, jak to miało miejsce 2 lata temu, że gdzie nagle okazało się, że wszystkie programy z dziedziny obronnej, które nie kończyły się radiostacją albo pancerzem, były po prostu odrzucone. Tak niestety było. I to jest jakby brak zupełnie nowoczesnego podejścia. Wykorzystanie tego potencjału może być zrealizowane jeszcze na inny sposób i to już, co Państwo tu widzą na tym slajdzie, się dzieje. W Polsce, dokładnie rzecz biorąc, 2 tygodnie temu została zasygnalizowana i przyjęta z bardzo dużym zainteresowaniem akcja pod tytułem Polska Cyberarmia Ochotnicza. Na wzór czegoś, co słyszymy ostatnio, w szczególności w związku z rozwojem konfliktu na wschodzie, różnych paramilitarnych organizacji w Polsce, które się ujawniło, że jest bardzo dużo. W Polsce jest bardzo duże zainteresowanie środowiska w pozytywnym tego słowa zrozumieniu hakerskiego, bo takie jest oryginalnie pozytywna konotacja tego słowa, tym, żeby działać z pobudkami patriotycznymi na rzecz państwa, ale niekoniecznie w strukturach bezpośrednio związanych na przykład z Ministerstwem Obrony Narodowej i tak dalej. Przyczyny są pewnie dla Państwa zrozumiałe, to nie jest środowisko, które jest chętne do tego, żeby w takich strukturach formalnie działać, co nie znaczy, że nie ma w nim pobudek patriotycznych. Są duże i my to wiemy, ponieważ fundacja, która zainicjowała ten program, spotkała się już z dużym zainteresowaniem i we wrześniu w czasie konferencji Security Case Study zostanie uruchomiony w sposób formalny ten program. Na szczęście jest już zainteresowanie drugiej strony, czyli niektórych z ministerstw polskiego rządu. Koncepcja jest gotowa. I ostatnia rekomendacja. Polska jako lider regionalny. Proszę Państwa, my mamy, mówiłem tu o tych specjalistach, Polacy wygrali w zeszłym roku najważniejsze konkursy, jeśli chodzi o wiedzę związaną z cyberbezpieczeństwem, które były w Europie organizowane przez NATO i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci Informacji. Polskie zespoły wygrały te konkursy. Jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jeżeli chodzi o różne inicjatywy i patrzenie na nas przez innych, na przykład kraje kaukaskie czy kraje wyszehradzkie, one bardzo często sięgają po naszą wiedzę, wiedzę poszczególnych, pojedynczych specjalistów. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy my budowali tutaj przynajmniej rolę jakby regionalnego mocarstwa z dziedziny cyberbezpieczeństwa. I to jest, proszę zwrócić uwagę, jedna z niewielu dziedzin, która naprawdę nie potrzebuje bardzo dużych inwestycji. Tutaj inwestycja to są jakby poparcie i wsparcie dla osób, które w swoich głowach mają tę wiedzę i mają chęci, prawda? Tutaj nie musimy naprawdę dużo inwestować w stal, dużo inwestować w systemy teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo głównie opiera się o wiedzę i doświadczenia związane chociażby z reagowaniem na incydenty i tego typu podobne dziedziny cyberbezpieczeństwa. Mamy też
specjalne narzędzie, tak jak mówiłem o narzędziu związanych z cyberarmią ochotników, mamy specjalne narzędzie, nawet już wsparte, co tutaj jakby wymaga pozytywnej oceny przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Myślę tutaj o konferencji wrześniowej w Krakowie CyberSec, która będzie również przy współudziale wielu liderów politycznych z regionu, a nawet z całej Europy i również tutaj z wykorzystaniem mostu transatlantyckiego. To kilka moim zdaniem najważniejszych rekomendacji, które tworzą pewien potencjalny program tego, co moim zdaniem daje największą szansę na przyspieszenie, a jednocześnie przy teoretycznie wcale niewysokich kosztach i z wykorzystaniem bardzo dużej energii, pozytywnej energii, która już dzisiaj występuje w wielu ośrodkach i wśród wielu specjalistów i mamy szansę na spore zmiany. Dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o listę. Dziękuję uprzejmie. W tym panelu nie było, w tej części nie było przewidziane.